Ryszard Kowalczyk, konsultant środowiskowy RZGW BWP Racibórz, to jest bardzo ważne. Pełnię tutaj rolę konsultanta w zakresie wszystkich aspektów środowiskowych, począwszy od hałasu, a skończywszy na roślinach i ptakach. I jestem jednym z trzech elementów jakby kontroli środowiska na tej budowie. Pierwszy element to jest Zespół Ochrony Środowiska Wykonawcy, czyli Dragados. Drugi element to jest Zespół Ochrony Środowiska Inżyniera Kontraktu. I oni jakby ponoszą tą podstawową odpowiedzialność. A ja jestem takim człowiekiem bezpośrednio przez RZGW, że jestem na budowie i od czasu do czasu patrzę, czy to wszystko, co jest w raportach, gra. Jeżeli coś nie gra, to wtedy zwracam uwagę, a mamy takie narady co miesiąc, narady środowiskowe. Więc jako zbiornik suchy, w zasadzie mówimy o terenie czaszy zbiornika, nie będzie czasza poza powodzią pełnić innych funkcji niż teraz. Ponieważ będzie to zbiornik suchy. Zostały zachowane i są chronione tutaj wszystkie siedliska przyrodniczo cenne, aby w trakcie budowy nie zostały zniszczone. Są chronione stanowiska ptaków i nietoperzy. Oczywiście poza terenem wsi Nieboczowych, gdzie jest to likwidowane. Odtworzone zostaje w części starorzecze potoku Plinc, które jest działaniem kompensacyjnym, żeby zachować to, co ten fragment, który został zniszczony pod zaporą główną, i on jest tutaj poniżej zapory. Także mówiąc o, odpowiadając konkretnie na pani pytanie, funkcja tego terenu w czaszy zbiornika w stosunku do stanu istniejącego się nie zmieni. Zakładając, że powodzie nie będą zbyt częste i zbiornika nie będzie trzeba zbyt często zalewać. Ja jestem autorem drugiego raportu, oceny oddziaływania na środowisko. Pierwszy raport sporządzał Hydroprojekt. W oparciu o niego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Drugi raport w tak zwanym postępowaniu ponownym, czyli po sporządzeniu projektu budowlanego, sporządzałem wraz ze swoim zespołem i tam były określone zalecenia, żeby zachować pewne warunki ochrony środowiska. Ale trzecia rzecz, być może najistotniejsza, to jest tak zwany plan zarządzania środowiskiem, który ma ten obiekt jako obiekt finansowany przez Bank Światowy. Proszę sobie wyobrazić, że takiego planu zarządzania środowiskiem nie mają inne obiekty finansowane z Unii Europejskiej, nawet takie autostrady. I na czym to polega? Polega to na tym, że wszystkie elementy decyzji środowiskowej i późniejszego postanowienia o warunkach realizacji inwestycji zostały spisane w tak zwanym planie zarządzania środowiskiem, i one i ich wykonanie, ich przestrzeganie jest kontrolowane. I kontroluje to i zarówno wykonawca, jak i inżynier kontraktu. Ja posiadam jakby taki nadzór autorski, czy robią to właściwie, ale niezależnie od tego, jeżeli pojawiają się problemy w czasie realizacji zbiornika, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, to tu jest moja rola, żeby w sposób autorski te problemy rozwiązać. I to byłoby takie najbardziej takie, że tak powiem, istotne podsumowanie tej mojej roli. Jak sama nazwa mówi, jest to zbiornik ochrony przed powodzią. Czyli w czasie, kiedy popłynie fala, która może spowodować powódź poniżej czaszy zbiornika, śluzy będą zamknięte i ta woda będzie akumulowana, gromadzona w zbiorniku tutaj, żeby spłaszczyć tą, fachowcy mówią, tą falę powodziową. Czyli jeżeli ta fala ma być taka bardzo wysoka, to jak ją na chwilę zatrzymamy tutaj, to ona się spłaszczy i ilość przepływającej wody będzie taka, że nie zaleje terenów mieszkaniowych, które nie chcielibyśmy, żeby zalała. Taka jest w tej chwili funkcja zgodnie z projektem tego zbiornika. Nie będzie, znaczy w otoczeniu i w Dolinie Odry nie będzie miał istotnego wpływu, a to dlatego, że przed wydaniem decyzji, a w zasadzie po wydaniu decyzji środowiskowej, o której było odwołanie WWF-u, a jego
głównym istotą tego odwołania było to, że jeżeli zatrzymamy wodę w zbiorniku, mogą wyschnąć siedliska wilgotne na całym odcinku Doliny Odry od Raciborza do Wrocławia. A tych siedlisk wilgotnych jest bardzo dużo. I w wyniku kompromisu ustalono, że zdolność retencyjna, zdolność spłaszczania fali powodziowej nie będzie w tym zbiorniku wykorzystywana na maksimum. Mówiąc o tym, to powiem tak, że zbiornik mógłby zatrzymać falę powodziową, spuszczając, przepuszczając tylko 400 metrów sześciennych na godzinę. Natomiast w wyniku tych działań kompromisowych WWF wytargował, że będzie to 1200 metrów sześciennych na sekundę i w związku z tym tereny zielone w ciągu Doliny Odry przy powodzi zostaną zalane. Natomiast nie zostaną zalane tereny mieszkaniowe. Czyli ten zbiornik, spełniając istotną funkcję publiczną ochrony przeciwpowodziowej, będzie jednocześnie gwarantował, a w zasadzie eksploatacja tego zbiornika będzie gwarantować, że nie będzie ujemnego wpływu na cały ciąg Doliny Odry. Jeżeli chodzi o sam teren czaszy zbiornika, gdzie mamy fragment lasu tworkowskiego, czy cały las tworkowski, założenie jest takie, że woda na maksimum nie może być tu przetrzymywana więcej jak od 7 do 14 dni. I ta woda musi być powoli spuszczana po to, żeby nie uszkodzić wilgotnych siedlisk lasu tworkowskiego. Czyli tutaj odpowiadając wprost, nie ma znaczącego negatywnego wpływu na ekosystem. Tereny eksploatacji zostały wyłączone z oceny oddziaływania na środowisko przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w czasie postępowania odwoławczego. Bo pierwotnie mieliśmy oceniać również wpływ eksploatacji, zostało to wyłączone. I tutaj toczą się odrębne postępowania dla każdego zakładu górniczego. Natomiast w wersji zagospodarowania czaszy zbiornika przewidywaliśmy to, o czym wspominano, że powstaną akweny wodne z wyspami. Poprzednio przewidywaliśmy, że powstaną one przede wszystkim po prawobrzeżnej części zbiornika, czyli po tej, której czaszy zbiornika, czyli tu, gdzie stoimy. Natomiast teraz pojawiają się wnioski o eksploatację kruszyw również po lewobrzeżnej części zbiornika, czyli powstałyby duże akweny, w których będzie się mogło osiedlać ptactwo, a również wędkarze będą mogli wędkować. Także oczywiście w tym aspekcie, jeżeli mówimy, to ta nawet czasza suchego zbiornika będzie miała istotne, pozytywne, że tak powiem, skutki środowiskowe. Przede wszystkim minister środowiska musiałby się uporać ze skreśleniem z listy obszarów Natura 2000 co najmniej lasu tworkowskiego. Czyli tutaj ten element przyrody byśmy stracili. Te wszystkie siedliska, one są drugorzędne, ale je chronimy. Też by zostały stracone. Natomiast istotnie pojawiłyby się być może małe wysepki, które nie wiem, czy tutaj gdzieś w tej chwili, nie widać, bo to są są takie elementy wyższe, gdzie to kruszywo nieużyteczne i te masy ziemne nieużyteczne składujemy, żeby to były potem takie wyspy, z których będą również mogły korzystać ptaki, ssaki i tak dalej. Ale trudno, ponieważ to trzeba przeprowadzić szczegółową ocenę. Przede wszystkim zinwentaryzować to wszystko, co nam zostało w trakcie budowy i zobaczyć, gdybyśmy wszystko zalali, co tracimy. Być może poza obszarami Natura 2000 niewiele byśmy stracili, ale nie chcę tutaj uprzedzać faktów, bo to należy do specjalistów, którzy w przyszłości ewentualnie będą prowadzić tą procedurę. Ja mogę powiedzieć tak, ja swoją karierę zaczynałem w Opolu, kiedy Odra była mało brudna, to, że tak powiem, bardzo delikatne określenie, wręcz była ściekiem. Śmierdziało ściekami z zakładów papierniczych w Krapkowicach, z zakładów azotowych w Kędzierzynie. Natomiast w tej chwili, jak spaceruję kanałem Młynówka czy nad Odrą w Opolu, to widać, że tak powiem, duże gromady czy stada pływających ryb. Także różnica między jakością wody w Odrze kiedyś a dzisiaj
to jest, że tak powiem, ogromny postęp. Zresztą to można sprawdzić również w raportach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska Opolskiego i Katowickiego, czy Śląskiego. Także postęp jest bardzo duży. Nasze osiągnięcia są bardzo duże w tym zakresie. Pojawiły się, czy są liczne gatunki, powiedzmy, bobrów, pełna plejada różnych gatunków ryb. Nie powiem panu coś, co mógłbym powiedzieć, że jakiś gatunek jest szczególną oznaką tego, iż gwałtownie się to życie pojawiło. Znaczy poprawiły się warunki do ekologiczne. Natomiast niewątpliwie ilości ryb i tych ssaków, które wymagają czystego środowiska, a które korzystają z wody, ewidentnie się pojawiły. Mamy je tutaj, mamy oznaki i w ten sposób mogę panu odpowiedzieć.